filmiku chcę odpowiedzieć na kolejne pytanie, które wydaje mi się ciekawe w związku z rzutem pionowym, w ogóle ruchem jednostajnie przyspieszonym, ale my zajmujemy się tu przykładem rzutu pionowego w pobliżu powierzchni Ziemi i przy pominięciu oporu powietrza, co jest akurat bardzo ważne, bo pozwala nam założyć, że ruch jest rzeczywiście jednostajnie przyspieszony. I pytanie to brzmi, co się stanie, jeśli staniemy na brzegu jakiegoś, na przykład jakiegoś urwiska czy innego jakiegoś podwyższenia i rzucimy piłkę bez prędkości początkowej, po prostu ją puścimy. To jaka będzie prędkość końcowa w momencie, gdy nasza piłka upadnie na ziemię, jeśli przy założeniu, że znamy wysokość, z jakiej rzucamy. Dobrze, przypomnijmy jeszcze naszą konwencję znaków. Mam nadzieję, że pamiętasz, że jeśli wektor ma wartość dodatnią, to jest skierowany do góry, a jeśli ma wartość ujemną, to jest skierowany do dołu. Zatem jeśli tutaj wypuszczamy naszą piłkę z prędkością początkową równą 0, po prostu ją puszczamy, a nasze przyspieszenie tutaj jest to przyspieszenie ziemskie skierowane do dołu i wynosi minus 9,8 metra na sekundę kwadrat, to nasza końcowa prędkość, tak jak tutaj narysowałam, będzie skierowana do dołu, więc musimy w naszym końcowym wyniku uwzględnić to, że musi mieć wartość ujemną. Uprzedzając fakty, od razu powiem, że wyjdzie nam po prostu ze wzorów wyjdą nam dwa możliwe wyniki, dodatni i ujemny, i z tych dwóch będzie trzeba wziąć wynik ujemny, bo tylko on odpowiada rzeczywistej sytuacji fizycznej, czyli temu, że taka piłka puszczona z wysokości będzie lecieć do dołu, a nie do góry. Prawda? Będzie miała prędkość skierowaną w dół. Dobrze. No i naszą jeszcze jedną daną jest wysokość, z której rzucamy. To po kolei, jak będziemy to robić? Otóż wiemy, że tak, w ruchu jednostajnie przyspieszonym, właściwie w każdym ruchu, dowolnym ruchu, mamy taki wzór na przemieszczenie jako prędkość średnią razy czas trwania ruchu. Druga sprawa to jest prędkość średnia. Nasza prędkość średnia to będzie średnia arytmetyczna w ruchu jednostajnie przyspieszonym, średnia arytmetyczna prędkości końcowej i prędkości początkowej. A oprócz tego jakoś jeszcze musimy wyeliminować upływ czasu, bo akurat tu nie pytamy o to, ile czasu będzie leciała piłka, nie interesuje nas to. Wobec tego wykorzystamy jeszcze jeden wzór, który znamy, mianowicie zmiana prędkości, to jest przyspieszenie razy czas trwania ruchu. Moglibyśmy w zasadzie, będąc w jednym wymiarze, po prostu podzielić obie strony przez przyspieszenie i otrzymać wzór na czas trwania ruchu, bo zakładamy, że oba wektory są wzdłuż jednej prostej i można po prostu podzielić ich wartości, ale mnie osobiście coś takiego nie bardzo się podoba, takie podejście, dlatego to usuwam. I żeby nie mieć z tym problemu, pomnóżmy sobie obie strony razy skalarnie, razy wektor przyspieszenia. Mamy prawo mnożyć wektory skalarnie ze sobą, co w jednym wymiarze się sprowadza po prostu do pomnożenia przez siebie wartości dwóch wektorów i wówczas dostaniemy następujący wzór. To jest prędkość średnia razy, tutaj możemy w dowolnym miejscu wstawić to mnożenie przez wektor przyspieszenia, dostajemy coś takiego, no a to jest zmiana prędkości, czyli prędkość końcowa minus prędkość początkowa. Dobrze, w takim razie, jeśli wykorzystamy wzór na prędkość średnią w momencie, gdy przyspieszenie jest stałe, to możemy jeszcze ten wzór przekształcić i dostajemy tak. Przyspieszenie razy przemieszczenie to jest prędkość końcowa plus prędkość początkowa przez 2 razy prędkość końcowa minus prędkość początkowa. Dobrze, możemy pomnożyć przez tą dwójkę. Dostajemy wtedy, że 2 razy przyspieszenie razy przemieszczenie to jest tutaj ze wzoru skróconego mnożenia. Kiedy mnożymy sumę razy różnicę dwóch tych samych liczb, to jest po prostu różnica kwadratów. Tak? To można albo pamiętać, albo lepiej nawet sobie wyprowadzić, że to rzeczywiście tak jest. A to oznacza, że ostateczny wzór, który nam łączy przemieszczenie, przyspieszenie i prędkości końcową i początkową, jest następujący. W którymś z poprzednich filmików już sobie taki wzór wyprowadzaliśmy.
O, ale jest on dosyć ciekawy i moim zdaniem wart przypomnienia. A w naszym przypadku jego zastosowanie będzie następujące. Prędkość początkowa w naszym przypadku jest 0. Przyspieszenie mamy, jako przyspieszenie ziemskie mamy dane. Przemieszczenie w pierwszej chwili można by powiedzieć, że wynosi h metrów, ale zauważ, że wektor przemieszczenia, czyli wektor pokazujący od położenia początkowego do końcowego, jest zwrócony w dół, więc musi mieć wartość ujemną, czyli nasze przemieszczenie to jest minus h, gdzie h jest wyrażone w metrach. To oznacza, że ostateczny nasz wzór to jest minus 2 razy 9,8 metra na sekundę kwadrat, czyli tutaj to będzie minus 19 i 0,6 metra na sekundę kwadrat razy przemieszczenie, czyli minus h metrów. Tutaj piszę te metry, żebyśmy kontrolowali, w jakich jednostkach mamy nasz wynik. Dobrze, i to się równa kwadratowi prędkości końcowej. Tak, tutaj, ponieważ tu mamy minus i tu mamy minus, to te minusy nam się upraszczają do plusa, czyli ostatecznie prędkość końcowa. Widzimy tutaj, że mamy dwa możliwe rozwiązania. Zobaczmy. Tutaj mamy 19,6 razy h i tutaj w nasze jednostki to są metry kwadrat na sekundę kwadrat i pierwiastek z tego wszystkiego. Ale widzimy, że zarówno taka liczba dodatnia, będąca pierwiastkiem z czegoś takiego, jak i minus ta liczba nam spełnia to nasze równanie, ale z warunków fizycznych, z fizycznej sytuacji, z tego, że zrzucamy piłkę i widzimy, że po padnięciu na ziemię ma ona prędkość zwróconą w dół, wynika, że musimy wybrać rozwiązanie z minusem. Tak, możemy je sobie zapisać jeszcze troszeczkę inaczej. Minus 19,6 razy h. No, a metry kwadrat na sekundę kwadrat, z nich pierwiastek. To są oczywiście metry na sekundę, to wychodzi tak, jak powinno wyjść. To nie jest najogólniejszy na świecie wzór, ale pozwala on nam rozwiązać nasze zadanie dla dowolnej wysokości. Oczywiście, gdybyśmy wzięli wysokość zbyt dużą, to byśmy uzyskali nierealistyczny wynik, bo w przypadku zrzucania przedmiotów z bardzo dużych wysokości prędkości są bardzo duże i opór powietrza zaczyna odgrywać rolę, czyli nasze uproszczenie już przestaje być aktualne, ale w takim zakresie wysokości, w jakim to uproszczenie pracuje, rzeczywiście ten wzór można stosować. I zobaczmy jakiś prosty przykład. Na przykład nasza wysokość wynosi pół metra. Tak, skaczemy ze stołka. Jaka będzie nasza prędkość w momencie, kiedy opadniemy na ziemię? No zobaczmy. Stawiamy do tego wzoru pół metra. Interesuje nas pierwiastek 19,6 razy 1 druga. Wychodzi, że jest to 3,13. Tak, czyli nasza prędkość końcowa minus, bo zwrócona do dołu, ale jej wartość to jest 3,13 metra na sekundę. I z taką prędkością nasze nogi uderzają w ziemię w momencie, kiedy skaczemy z półmetrowego stołeczka. Tak, z czystej ciekawości możesz to sobie przeliczyć na przykład na kilometry na godzinę, żeby się przekonać, jaka to jest prędkość w porównaniu z prędkościami znanymi ci z życia codziennego.